Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ponownie będziemy rozmawiali o sprawie Iwony Wieczorek. Głośno jest o tej sprawie w ostatnich dniach. Uważam, że to dobrze. Dopóki ta sprawa żyje w mediach, dopóty jest szansa odnalezienia czy też wyjaśnienia zagadki zniknięcia nastolatki z Gdańska. A ostatnio głośno było za sprawą Iwony Wieczorek głównie dzięki poszukiwaniom archiwum X, które miały miejsce na działkach przy ulicy Reja w Sopocie. Czy te poszukiwania miały sens? Moim zdaniem one nie miały sensu. Podobnie zresztą uważa Marek Siewert, były analityk Komendy Głównej Policji, który prowadził swoje śledztwo w tej sprawie, analizował dokumenty, analizował zebrany materiał, brał również udział w poszukiwaniach Iwony na owej działce w Sopocie. Tyle, że brał udział w tych poszukiwaniach rok po zaginięciu, a nie 10 lat. Rok po zaginięciu była większa szansa znalezienia czegokolwiek, chociażby bielizny Iwony, a 10 lat niewiele się znajdzie później. Podczas tych poszukiwań, w których brał udział Marek Siewert, używano również georadarów, psów do szukania zwłok i tak dalej. Jednak wówczas niczego nie znaleziono. Nie znaleziono, bo uważam, że podobnie zresztą jak Marek Siewert, że Paweł P., na działce którego rodziców odbywało się spotkanie towarzystwa, w którym była Iwona Wieczorek przed pójściem do Dream Clubu 16 lipca 2010 roku, ten Paweł nie ma żadnego związku z tą sprawą. Nie miał też motywu. Nic nie wskazywało na to, żeby on mógł cokolwiek zrobić i nie wskazuje Iwonie. Poza tym, proszę Państwa, kto wiezie trupa na swoją działkę i go tam zakopuje, czy też morduje i zakopuje? No nikt tak nie robi. Takich rzeczy nawet najmniej doświadczony przestępca, czy też ktoś, kto w ogóle nie jest doświadczony w popełnianiu przestępstw, nigdy nie zrobi, bo wiadomo, że na tej działce będą prowadzone poszukiwania, że będzie tam szukana osoba. Jest sporo poszlak, że Paweł tego nie zrobił. Są też nowe dokumenty, których zapewne nie ma archiwum X. Są to dokumenty, które znalazł w swoich i zapiski Marka Siewerta. Jakie są to dokumenty? Po raz pierwszy je ujawniamy. Posłuchajcie Państwo Marka Siewerta, który opowie trochę o tym. Że według mojej oceny Paweł jest, być może się mylę, ale udowodziłem, że jest w tej sprawie niewinny, że nie jest zamieszany w zaginięcie tej Iwony, tak? Tak. I na tym diagramie jest wykazane na osi czasu wszystkie połączenia, które Iwona wykonuje do niego, a on wykonuje do niej, czyli próbuje jej odpowiadać, aż do momentu, kiedy Iwonie się telefon rozładował. I ostatnie połączenie, które on emituje do niej, jakby próbuje się z nią połączyć, jest tam chyba 4:30 czy 4:29. Tak, tak. Tak, a później następne jest po godzinie. A kolejne jest dopiero po 6 godzinach. Mm-hmm. Policjanci z Gdańska mówili, że no, w ciągu tej jednej godziny on mógł ewentualnie pojechać, się z nią spotkać, ją zrobić jej tam krzywdę, nie wiem, i tak dalej, w ciągu jednej godziny. Ale ja dowodziłem w tym diagramie, że właśnie to jedno połączenie po godzinie, nie? Tak. O tej godzinie 4:29 jest połączenie po godzinie. Tak jakby Paweł próbował się z nią połączyć. Właśnie to połączenie dowodzi to, że Paweł jest niewinny. Ja też tak uważam. Dlaczego? Aha. Panie Januszu, jeżeli młody człowiek, 21 lat, niekarany, nie mający doświadczenia w tej przestępczości, tak, robi to spontanicznie, tak, bez przygotowania, to jadąc spotkać się z Iwoną i zabijając ją, musi jeszcze mieć w głowie pomyślunek, że tak powiem, żeby wrócić do domu do tych dziadków, tak, tak, i wykonać połączenie, żeby później móc udowodnić, że on tam był, tak? Tak.
Nie! Właśnie to połączenie jedno, odwracając tok myślenia, daje mu alibi. Bo żaden młody człowiek, zabijając drugą osobę, bez doświadczenia zabójca, nie myśli o tym, że teraz muszę wrócić do domu z powrotem, z domu wykonać połączenie, bo kiedyś ktoś, jak sprawdzi moje bilingi, to zobaczy, że to połączenie jest tam od domu dziadków. Jeśli Paweł mówi prawdę, a potwierdzają to bilingi, a one nie kłamią. Bilingi pokazują, kto z kim, z jakiego miejsca kontaktował się tej tragicznej nocy. Więc jeśli Paweł nie mówi prawdę, to kto kłamie? Kto nie mówi prawdy? Ci, którzy czytali moją książkę, co się stało z Iwoną Wieczorek, wiedzą, że w tej sprawie wielokrotnie zmieniał zdanie, mataczył. Wprost mówiąc, kłamał Patryk G., chłopak Iwony Wieczorek, a także jego koledzy. Marek Siewert, właśnie pokazują to te dokumenty, kto tej nocy z kim się kontaktował, kto z kim rozmawiał, o jakiej porze i gdzie był, przy jakim przekaźniku. Marek Siewert sporządził również taką notatkę, z której wynika, gdzie znajdował się tej nocy Patryk G. Posłuchajcie Państwo, gdzie Patryk G. był tej nocy. A więc tak, ja sobie kiedyś pisałem taki tekst. Badałem, pamięta Pan tą historię, tydzień przed jej zaginięciem, tak, pobicie. Kiedy idzie przez Pana Krygana z tą koleżanką Kasią, tam jest jakiś konflikt. Tak. Dobrze. Ja badałem w tym czasie billing Iwony, nie? Mówimy o tygodniu wcześniej. Tak. I badałem billing. Czy tak, 10 lipca o godzinie 4.50 i 42 sekundy Patryk mówi, że jest w domu i śpi. W porządku. Iwona Wieczorek go budzi telefonicznie i rozmawia z nim 88 sekund. I teraz pan uważa. Iwona Wieczorek skarży się, że została pobita. I tu jest ważne. Łapie wtedy przekaźnik 7691G, azymut 290, co obrońców Wybrzeża 27. Czyli świadczy to o tym, że on jest w domu. Tak. Bo to jest przekaźnik do obrońców Wybrzeża o azymucie 290, wskazujący, że jest dokładnie w domu w łóżku. Mhm. Przekaźnik o numerze 7691G. A Iwona w tym czasie jest w zasięgu przekaźnika 765 Franciszek Grażyna Emilii Plater 22. Mhm. I teraz pan uważa. Dochodzimy do dnia krytycznego. 17 lipca jest o 3 godzinie. O 3 przyjmuje połączenie telefoniczne z pewnego numeru. I jest w zasięgu przekaźnika 765 Franciszek Grażyna z Emilii Plater. Czyli z tego samego przekaźnika i z tego samego azymutu, z którym jest Iwona w chwili, kiedy do niego dzwoni, że jest pobita, tak? Z tego samego miejsca, dokładnie co przed tygodniem była Iwona. Tak jest, tak jest. Czyli wniosek jest taki, że Patryk nie jest w domu, tak jak mówił. Bo gdyby był w domu, to oznaczyłby się przekaźnik 7691G, tak, ten, który poprzednio, który się wtedy tydzień, oznaczył, tydzień kiedy ona do niego dzwoni. Mhm. Czyli wniosek jest taki. O godzinie 3.00 jest na Emilii Plater. A Emilii Plater, znaczy w zasięgu przekaźnika z Emilii Plater. Tak? Tak. Czyli w okolicach Parku Regana, przy Parku Regana. To jest praktycznie wysokość mola w Brzeźnie. Aha. Czyli jest na drodze ze Iwony. Przejścia Iwony Wieczorek. Cała rozmowa z Markiem Siewertem jest dostępna w aktualnym wydaniu magazynu Reporter, który można kupić w sklepie na portalu e-reporter.pl. W opisie tego filmiku podamy jeszcze link oraz od 15 kwietnia magazyn będzie dostępny w kioskach. Dopiero od 15 kwietnia, bowiem wiecie Państwo,
są pewne ograniczenia, są zamknięte Empiki, wiele sklepów jest zamkniętych, ale 15 kwietnia będzie można kupić również wydanie papierowe. Zachęcam do lektury, zachęcam do ściągnięcia sobie już dzisiaj tego wywiadu, niewątpliwie bardzo interesującego i wskazującego na to, kto w tej sprawie mówi prawdę, kto kłamie i kto może mieć coś na sumieniu. W ostatnich dniach pojawiły się także, one się pojawiły co prawda rok temu, ale ja się do nich odniosłem w ostatnich dniach, filmiki pewnego człowieka, moim zdaniem psychopaty. Wiele osób powątpiewa, by cokolwiek miało to wspólnego z Iwoną Wieczorek, z jej sprawą. Jednak oglądając je dosyć szczegółowo, zresztą być może tak mogą myśleć osoby, a to nic nie jest istotnego, to jest głupi żart, nie ma to związku z Iwoną Wieczorek. Te filmiki mają bardzo wiele wspólnego z Iwoną Wieczorek. Tam jest mnóstwo przekazów wskazujących na konkretne osoby, choćby na pewnego milionera z Gdańska, choćby na miejsca, gdzie mogła znajdować się Iwona Wieczorek, choćby na jest odwołanie do jej mamy, są odwołania do wielu innych wydarzeń związanych z tą sprawą i wątków. Ja ich tutaj wszystkich nie będę przytaczał. Wiemy mniej więcej już, kto to zrobił, wiemy, gdzie ten człowiek przebywa, wiemy, gdzie mieszkał wcześniej. Prawdopodobnie usiłuje on zmylić tropy, usiłuje on skierować śledztwo na inne tory. To nie jest żart, to nie jest głupia zabawa. Tak normalni ludzie nie żartują. Do tej sprawy jeszcze wrócimy, natomiast chciałbym się także odnieść do poszukiwań, bo wiele osób mnie pyta, czy fundacja na Dropie, którą kieruję, będzie zajmować się nadal sprawą Iwony Wieczorek, poszukiwaniami jej żywej lub szczątków, bardziej chyba już teraz szczątków. Mało kto wierzy, że Iwona może żyć. Tej sprawy nie odpuściliśmy. Tak jak zapowiadałem wcześniej, takie poszukiwania będą prowadzone. Były planowane w maju. Czy pozwoli na to sytuacja, jaka jest w Polsce, obostrzenia, ograniczenia, tego nie wiem. Jeżeli te ograniczenia znikną, to na pewno w maju. Nie podam tutaj dokładnego terminu, bowiem nie chcę wywoływać sensacji i na pewno będziemy prowadzili je po cichu, bez nagłaśniania, w przeciwieństwie do Archiwum X, które najpierw nagłośniło poszukiwania, a później zaczęło szukać. No tak się nie robi, drodzy Państwo. Policja tak nie powinna postępować, bo to jest jakby działanie na pokaz. Należałoby najpierw coś znaleźć, a później to ogłaszać. Tu było trochę odwrotnie. Najpierw był wielki szum medialny, później nic i rozczarowanie. Tak jest często. Tak było także w 2017 roku, gdy do poszukiwań Iwony Wieczorek włączyli się tak zwani łowcy głów, czy też cieni z Poznania. Były wielkie zapewnienia, były wielkie nadzieje, że ci ludzie rozwiążą tę historię. No niestety ludzie, którzy ścigają żywych przestępców, nie za bardzo nadają się do poszukiwania martwych, ja tak uważam. To jest trochę inny sposób poszukiwań. No i wtedy wydano na to bodajże 500 000 złotych na te poszukiwania. Wyobrażacie sobie Państwo, gdybym ja miał takie pieniądze, zapewne te poszukiwania poszłyby łatwiej. Zresztą ani nie mam takich pieniędzy na ten cel, ani nie mam też środków i możliwości prawnych, żeby działać tak jak policja. Więc ja jestem tylko dziennikarzem i mogę prowadzić dziennikarskie śledztwa. Co do poszukiwań, które odbędą się z udziałem fundacji, na pewno będziemy o wszystkim informować policję, tak robię zawsze. Nie zawsze policja z tego korzysta, natomiast będziemy szukać w miejscu, które dotychczas nie było sprawdzane, a pojawia się w wielu informacjach, które do mnie docierały już przed laty nawet. Ja trochę to miejsce bagatelizowałem, jednak ono znajduje się w rejonie, który ja wskazałem policji w 2016 roku, w rejonie działek przy ulicy Halera w Gdańsku. Myślę, że warto to miejsce sprawdzić. Nie będę teraz informował, jakimi metodami będziemy to sprawdzali, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeszcze jest wątek. Wiele osób pyta mnie, czy można pomóc w tych poszukiwaniach, czy można jakoś wesprzeć fundację. Ja myślę, że można i do tego wkrótce wrócimy. Osoby, które chcą pomóc, naprawdę pomóc. Nie chodzi mi o osoby ciekawskie, które by chciały na jakąś grupę, w której działają, rzucić jakąś informację i przy okazji jeszcze napisać coś złego o mnie, że
No nie będę powtarzał. W każdym razie osoby, które chcą naprawdę pomóc, proszę o kontakt ze mną. Być może skorzystamy z Państwa zaangażowania. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Zachęcam do czytania magazynu Reporter. Zachęcam do przeczytania książki Co się stało z Iwoną Wieczorek. Jest w tej chwili dostępna we wszystkich księgarniach internetowych. Nie trzeba iść do księgarni, żeby kupić. Można sobie kupić na Empik.com, można kupić także na Publio.pl. Zachęcam. Do widzenia.